Za mamusię. Ha! Ketchup. Kupa. Ja! Cześć, witajcie na kanale Agnieszka Grzelak Vlog. Dzisiaj jestem z Dominikiem. Witam. Dominik jest ciastkiem. Jestem czekajcie, ja to zrobię. Patrzcie, ciastek. A ja jestem ze Stranger Things. Jestem Agnieszką. Nie, ja się przybrałam za kogoś ze Stranger Things. Nasze stylówki w tym odcinku są mega słabe, ale za to mamy bardzo fajny odcinek, bo będziemy we dwójkę robić... To. Tajskie lody, ale mamy też do tego koło fortuny. Ja nadal nie widziałem, co tam jest napisane. Czy już czy to jest ten moment? Może być ten moment. Okej, dobra. Mamy tu różne smaki lodów, które mają kolory halloweenowe. Na przykład biały to jest princesa albo śledź w śmietanie. Mamy też czarny, gdzie jest węgiel i pieprz na przykład. Fajnie! Pomarańczowy, gdzie jest pieczona dynia i chipsy. Ja mam szczęście do takich rzeczy, myślę, że trafię same dobre. Ogólnie mamy całe koło fortuny i mamy jeszcze, uwaga, słodycze ekipy. Te praliny, które mają, wiesz... Jadłem. Wędzonka. One tam straszne, będą. Wiem właśnie. Ale jest szansa, że trafisz wtedy gumę balonową też, tak. Jest dobre. Więc będziemy kręcić, żeby sprawdzić, jakie smaki lodów mamy zrobić. Jako gość mój... Losuję pierwszy? Losujesz pierwszy. Dobrze, fajnie. Tak? Nie. Myślałam, prawda, co taki odważny? Nie, no jestem odważny, bo ja wiem, że trafię dobre. Coś nazywa afirmacja. Lecę. Dajcie mi pyszności. Choco Cup. Choco Cup, no to... O! Czy ja mogę sobie wybrać, które chcę, czy nie? Ale Choco Cup jest zawsze A, to dobry. Ten Choco Cup. A, sorry, pomyliłem z tymi pralinami niedobrymi. A. A tam obok był ser pleśniowy. A nienawidzę. Jest to. Afirmacja. Dobra, yes. Ja też sobie zafirmuję. A jadłaś to w ogóle? Nie, właśnie okay. Jeszcze nie. Afirmacja, że będzie super. Wiśnie w żelu! Okej, okay. Wiesz co, masz nawet chyba lepiej. No ja kocham wiśnie w żelu. Poprosimy śmietanę. Dziękujemy. Ja dobra. Sobie to trochę, mogę to sobie połamać? Trochę połamię sobie, żeby Możesz, było łatwiej. Możesz, no. Ja mam żelki w żelu. Dobra. Ale ty będziesz miał taki ładny kolor. No. Dobra, ukradłem ci, sorry, się tak, pospieszyłem. Proszę. Lecę! Jezu, jak zapowiedziałeś. Jezu, syf zrobiłem wszędzie. No bo z Choco Cupem... O nie, bo ja mam tą maszynę, która nie działa na środku. O, to jest bardzo słaba maszyna do lodu. Wiem, ale wiesz co, nawet jak nie wyjdzie ładny rulonik, to zawsze można i tak spróbować tego, nawet takiego rozdziawdzianego. Tak, więc tak. Jakby to nie szkodzi. To jest Halloween, możemy mieć nawet brzydki, a tak. Nie. Oni tak to jakoś mocno tak przyklepywali jakby, ale... Ale jak ja przyklepuję, to mi się dziura robi. Czemu to tak długo? Jesteśmy słabi w to strasznie. Ej, powiem ci, że ja wolę w ten sposób, niż żeby mi się robił takie skawalało. Ale żeby... u ciebie jakoś tak, no spójrz, u mnie jest taka, że tu na środku się nie robi. No to dawaj to na brzegi. No to będę mieć jakiś taki beznadziejny rulon. To chociaż żeby się zmroziło trochę bardziej. No dobra. A dajesz tą maszynę do chłodzenia tym, tą miską w dół? Bo oni pisali, że trzeba miską w dół, żeby ta woda się rozłożyła równo. A pewnie masz bomby powietrza tu. Ty czytasz instrukcję wszystkiego? Myślę, spokój. Dobra, ja muszę to rozłożyć. Ja już rozłożyłem i czekam, aż to zamarznie. Okej, okay, no to ja właśnie czy, też myślisz, to że tak zrobię, się stanie? No? Bo to jest zimne. Tak, tak, zdecydowanie. Niech to zamarza. A few hours later. To co, rolujemy? No i... Ja... O nie, zrobił ci się taki glut jak mi ostatnio, że no. To się nie roluje, tylko jest glut. Tak. Może powinniśmy łyżką z tego jeść po prostu. Ej, no w zasadzie. Przecież nie musimy mieć rulonu. No nie, nie muszą dobra, być rulony. Dobra, ja sobie glut... Jakby to po prostu... Nie może chcesz pan helki po prostu. O, no tak. O! A o! Zrolował się! Ej, mam rulon! Czy to jest moment, kiedy powinienem już go testować, póki jeszcze jest rulonem? Chyba tak, a ja mam kawałek też loda. Twoje nie dobre? Moje jest jak śmietana z kawałkami czekolady. Co go totalnie jak śmietana po prostu. Niedobre. Chociaż całkiem dobry ten cup. Nie wiem, kto wygrał. No u ciebie to jest czuć wszędzie smak. Okej, czyli rozumiem, że ja wygrałam. No kurde, u mnie jest śmietana. U ciebie są lody, u mnie jest po prostu śmietana. Okej, no ale konsystencję masz lepszą w teorii. Tak, konsystencja mi wyszła. Zaczęły się one mrozić tutaj. Moje absolutnie nie. Jedna trumienka dla mnie, zero dla ciebie. Tak, no wygrałaś to niestety. Dobra, jesteśmy gotowi na nowy smak. Yes. Czas na rundę numer dwa. Znowu ty kręcisz. Ja zaczynam? Dobra. Poproszę, dobre! Dobre dla Halloween. Pieprz!
Nie! Moja afirmacja była później i się spełniła. Znowu będą smakować po prostu śmietaną, tylko tym razem będą pikantne. A czy ty masz taki pieprz w granulkę? Nie. Okej, okay, uff. To co ja mam świadkować? To właśnie tego się... No, nieważne. Okej. Okay. To teraz niech ja. Ci się trafi jakaś kupa. Na Halloween. Węgiel! A tu mamy ten sam kolor, czarny. Tak, mamy czarne. Mamy pieprz dla Dominika i węgiel dla mnie. Ej, właśnie, jak ja się najem węgla, bo to jest taki leczniczy węgiel. Tak, to dobrze ci będzie, dobrze, że działać. Bo to wszystko zbiera, a później wychodzi. Rozumiesz? Świetnie. Ej, bo więc ci zbierze i będziesz miała zdrową kupę. Po prostu. Czarną. Tak. Halloweenową. Wow. Ej, a jakoś więcej jest w tej kapsułce niż myślałem. Wlewam śmietankę, bo ona jest strasznie rzadka. Trzeba ją schłodzić by było i wtedy ona może szybciej się łapała. Niektórzy wiesz czym jeszcze robią? Mieszają z mlekiem skondensowanym. O, to wtedy jest takie gęste. Ej, ja dałem bardzo mało jej tym razem. Dobra, ja właśnie też dam mało. Uuu, jak mi teraz zaczęło mrozić. Co? No. Mi w ogóle. Jezu, jak to strasznie wygląda. Moje wygląda w sumie jakby miało odrobinki wanilii. No trochę tak, a moja wygląda jak taki glut czarny. Nie, to u mnie jest takie magnum, ale ta maszyna ewidentnie mi nie chłodzi na środku. Powiem ci, że zostało się jak będą smakowały te twoje pieprzne lody. Juuu. Twoje nie wyglądają wytycznie, wyglądają jak beton. No, właśnie totalnie jak beton. O dobra, ja roluję. Jakim cudem? No właśnie, widzisz, że nie do końca to działa. Ej, ale jest rulon. O. No, powiem ci. Wygląda jak kora. Wygląda jak kawałek węgla. Węgla. Czy ja już myślisz, że mogę coś rolować, czy to się nic nie zrobiło? Chcesz może użyć mojej? Tak. Weź sobie trochę przelej. Wow, to się w ogóle prawie nic nie dzieje, tylko tam na krawędzi. No i patrz. No, od razu. Jezu. Wow, proszę. Ale będzie rolowanko zaraz. Mamy w ogóle halloweenowe krzesła. Straszą. Ej, patrz jak no, ładnie. No kurde. No rachu ciachu. Jezu, moje życie nabrało znowu sensu. Ja! Jaki wyszło. Nie mam jak go podnieść. Ej, ładny rulon. Ładny rulon. Ja też pokażę mój rulon, bo to już wyszło nam o wiele lepiej. Tak, jesteśmy teraz już pro. To co, próbujemy? No właśnie, to jest ten moment, w którym już bym chciała zrezygnować. Okay, no to ja próbuję. O nie, to nie jest ten węgiel. Co to go dodają? No. Mówię. O Jezu, ja myślałam, że to będzie ten słodki, ten dobry. Chcesz widokę? Tak. Chcesz próbować tego? Wiesz co, w teorii chcę. Tutaj tak troszeczkę, wiesz, tak... Ej, jak sos śmietanowy, taki grzybowy. Gówno prawda. No no. Gówno prawda, i są pleśne. Bo śmietana, sos, no dla mnie to jest spoko. A to spróbuj się węgla. Nie chcę tego węgla. To jakieś dziwne już fanaberie tutaj po prostu tworzysz. No szczerze mówiąc, ciężko mi wybrać. Bo one są po prostu bez smaku. To a tu one są z pieprzem. One po prostu nie mają smaku. To smakuje jak woda. No. Ten węgiel zabrał cały smak ze wszystkiego. Już wiem, że węgiel zbiera wszystko. No. Zebrał. Mam pomysł, dajmy sobie po pół punkta. Dajmy sobie po punkcie. Tak. No już, idealnie. Remis. Super. Bo to było, i to było niedobre, i to było niedobre. Tak. Po prostu remis. Jakby... To było ciężkie. Tak. I kto przegra, to zje łyżeczkę z tych zmiotek wszystkich. O nie. No to musisz nie przegrać. O Jezu. No co, znowu kręcisz? No kręcę, kręcę. Miałem dobre, później niedobre. Teraz będę mieć dobre. Ta-da! Jeszcze raz. Nie, no bez jaj. Nie, no bez jaj. Fajnie! Będziesz miał śmietanę z chipsami paprykowymi. No dobrze. Żeby ci się trafiło coś niedobrego. Poproszę o coś super fajnego. Nie. Ha! Ketchup! Czy mamy ten sam kolor? Nie, ty masz czerwony. Tak, ty masz pomarańczowy, ja mam czerwony. Szczerze? Wolę to niż to. Szczerze? Bo... Dokładnie tak samo. Tak sobie myślę, jak masz czasami taki zaschnięty ketchup na talerzu i musisz go umyć, to takie... I to jest właśnie ten moment, gdzie sobie wyobrażam, że to jak zastygnie, to będzie właśnie jak ten ketchup taki z talerza brudnego. To ma być jeszcze ze śmietaną. Nie, to jeszcze nie najgorsze. Sosik taki śmietanowo-ketchupowy. O, okej, okay, no teraz do mnie mówisz, dobra. But still, wolę to. To ja sobie wyleję ketchupiku do suszkę. Właśnie, bo u ciebie znowu się nie będzie mrozić. Najwyżej przerzucę do ciebie, jak już zrobisz swoje, ale najpierw posprzątaj ten ketchup z tego, zanim ja tam przełożę coś. Juuu. U mnie się robi fajny kolor. No, taki pomarańczowy, dyniowy. No w ogóle mamy tą dynię prażoną na taki pyszny smak pomarańczowy. Taki pyszny. No. O Jezu, że to wygląda obleśnie.
Hemlaj, nie zazdroszczę. Ja się świetnie bawię z tymi chipperkami. Serio, jak ja to robię, to tak mam wrażenie, jakby to był taki sos do sałatki, a ja go mrożę na formę lodów. Ej, ale wygląda jak jakiś sos koktajlowy, Miami. No właśnie, sos koktajlowy Miami, tylko on jest na płycie do mrożenia lodów. Ja myślę, że będę musiał użyczyć twojej maszyny, ale to jeszcze poczekam chwilę, aż tam zdejmiesz, posprzątasz, może zjesz? Tu jest już taki lód, no, możesz już zjeść tak. Dawaj, spróbuj, ja no weź. Ja ci zrobię miejsce, żebyś ty mroził swoje. Z tym ketchupem tutaj dookoła? Nie. No to sobie go wyczyść. Patrz, jaka uprzejma. No, żebyś mógł sobie mrozić w czasie, bo naprawdę ja nie wiem po prostu, ile to potrwa. No dobra, podaj mi papierku. Ja to wytrę tak dokładnie, co do milimetra po prostu. Aż czuję. Prawda? Ja to cały czas musiałam to robić, a ty tylko to zmywasz. Moje się chyba zrobił, wiesz? No, tak wyglądają moje. Myślę, że... Ale to nas uczy tego, że nie każdy produkt jest dobry na lody. Moje są... Twoje są zupełnie takie sztywne. Ciekawe, czy to zroluje się. Moje się nie zrolują raczej, ale ty nie? Zacznij. No. Mam zacząć? Już mogę tak. Lecieć? No. Uwaga. O! Ej, chipsy się rolują. Ale wiesz, ile ja muszę siły w to dawać? Właśnie widzę, że przesuwasz w ogóle wszystko. Trzymaj. Leci rulon. Ale jaki piękny. To jest najpiękniejszy rulon, jaki do tej pory widziałam. Jezu! Wow. Boskie. To jest najpiękniejszy rulon. Najpiękniejszy rulon. A moje są... Okej, okay, twoje tak źle wyglądają, jak smakują. Zdecydowanie twoje wyglądają lepiej, jakby to są moje. To jest mój rulon. On się trzyma, normalnie nie rozpuszcza mi się w ręce. Wow. Będziesz mógł go zjeść tak? Tak. Zazdroszczę. No dobra. Trochę mam obrzydzenie. O! Nie wypluwaj. 10 sekund, zasada 10 sekund. Mniami, jemy więcej. O, mniom, Agniesio. Za mamusię. Leci. Dobra, próbuję. Nie ma Arizony, nie. Nie, mam to w ustach. O, teraz 10 sekund. 10 sekund. Nie wypluwałem. Mam leśne. Jeszcze Arizonkę sobie się od razu musiała pognać. Właśnie taki dobry bez. Ej, obleśnie chciałem palca oblizać, ale tego nie zrobię. Ja tego spróbuję. Nie. Straszne, nie? To smakuje jak bułka. Nie. Bułka rozpuszczona. Trochę tak. Rozmięknięta taka buła. Mm-hmm. Taka jak się do mielonego daje, to jakbyście ją zjedli. I zamrożona. No. A to moje byś nawet nie. Jakby... Mogę powąchać tylko. O, shit. Pierwsze co się czuje to ocet. O. Na zasadzie jeszcze się nie przełknie i to jest ocet. Jeszcze chcecie spróbować? Pyszne lody zrobiliśmy. Tyle się staraliśmy. Sosik. Oczywiście. Nie chcę. Dobra, ty wygrywasz zdecydowanie, jeżeli chodzi o kształt. Wow. Nie, no wyszły mi profesjonalne, ale są obleśne. Obleśne, ale moje są jeszcze bardziej obleśne. To i prawda. Brzydkie. Okej, czyli co? 2-2? Niemożliwe. Niemożliwe, w ogóle nie działanie. Powiem ci, było to najobleśniejsze chyba, jeżeli chodzi o taką naszą rundę. Pieprz nie był tak zły jak to. Pieprz nie był taki zły. Nie, pieprz był super. A jak to wymyślałam, to miałam takie a jestem evil master. Zapomniałeś, że też kręcisz kołem? Tak. No to kolejne kręcenie kołem. Jestem ready. Jesteś podekscytowany. Jestem. Bo ja wiem, że szczęście przyjdzie do mnie. O. Pieprz się mnie uczepił. Pieczona dynia! Jeż, to jest to, co mówiłaś, że dobre? Tak! Jas! Yes. Będę mieć... Ja nie wiem, czy mi to pasuje jednak ze śmietaną. A człowiek taka zupa dyniowa trochę. Ale to jest trochę jak pumpkin latte, tylko bez kawy. Ja już jestem na wygranej pozycji, kochana. Wiem. No. Jakby nie wiem, czy może być coś lepszego. Ale pamiętasz, co powiedziałaś? Ten, kto przegra, je to, co jest w miseczce. Ha! Ty się nie zjadłem. Nie zjadłem totalnie. Uciekłem stąd. Twój dom. Princes? O, ciekawe, czy może być lepsze niż twoja dynia. Całe szczęście nie będziemy jeść z tej miski. Powiem ci, że jaram się, fajnie. Tak, jest bardzo fajna runda po tych przeżyciach różnych. Ja sobie... O. Ej, ale to ma taką konsystencję włosów. Ja nie wiem, czy to dobrze. Zobacz.
Widzisz? Że to może jednak nie być tak fajne, jak myśleliśmy. Halloweenowe smaki! Ale w sumie masz kokosową, ja nie lubię. Okej, okay, ale... Okej, okay, nie przeszkadza mi. Mi nie przeszkadza, bo będzie słodka i wafelkowa. O Jezu. Czy myślisz, że... O! Szafkuje się. O, nice! Moje też. Czy czujesz, że twoja jest chłodniejsza? Nie wiem, ale właśnie mi śmietanka walnęła w czoło. Powiem ci tak, moje wygląda trochę jak robaki. Ej, trochę tak. Trochę jest jak robaki. No, jest, ale to miałby ten pyszny smak. No właśnie wiem. Zobaczymy. Bo może nie być, bo ja ogólnie nie wiem, czy zauważyliście, wymyślałam takie smaki, żeby były pod kolory Halloween. Biały, pomarańczowy, zielony, fioletowy i tak dalej. I dobre, i niedobre. No ja mam tak typowo Halloweenowo, bo jeszcze dynia. No. Ty masz taki duszek. Tak, mam zdecydowanie duszkowy smak. Moja maszyna dalej nie działa jednak. Tak? No. A, no to mogę się znowu podzielić. Tak, będę potrzebował pomocy. Mogę ci udostępnić połowę sobie. Nie musisz aż tak czyścić, spokojnie. Tym razem jest okej. Tym razem jest spoko. Uwaga, idę. Proszę. Ja sobie spróbuję rozłożyć. O. Coś tam się robi. Wydaje mi się, że dynia wyjdzie takim glutem. No, może być tak jak ten mój keczek. Dobra, zostawiam to tak. Ja też spróbuję zostawić, chociaż moja się powinna zrobić. Twoje tak. Twoje czuję potencjał. No, jest. Takie jak w chipsach, tylko smaczniejszy. Tak. Zamarzelnika? Tak. Chyba tak, no. No twoja się trochę zmroziła. Moja tak konkretnie. Dobra. To ty pierwszy. Ja? No, bo zacząłeś już. Ej, to naprawdę dużo daje. Dużo daje, jest wow, rulon. Tu okay, trochę mi się nie mieści. O, jest rulon. No, lecisz Agnieszka, leci. Dynia usłyszała. Rulon. Jest rulon dalej. Wow, twoje jest jak takie Raffaello. Jak Raffaello, wow. Nie, no teraz rulon ci wyszedł pro. No, powiem ci, to jest najpiękniejszy rulon, jaki zrobiliśmy w tym odcinku chyba. Przepraszam? Twój był z chipsów równie dobry, ale to jest princesa. No dobra. O, ale pachnie pięknie, jako kiedy śliczne. No dobra, jem. Myślałam, że będzie słodsze. Moje jest ciekawe. Masz, spróbuj. No spróbuj to. Jest to ciekawe. Jest mocno dyniowe. Nie są to najlepsze lody dyniowe, ale nie jest to złe. Jest jak zupa dyniowa. No i te włosy są... No jest taka struktura trochę taka. Ale zdecydowanie powinno być bardziej słodkie. Chcesz powiedzieć mi ciężki? A dobra? Mogła być bardziej słodka, ale dobra. Mhm. No myślę, że... 3-2 proszę Maja. Dobrze, mogę się na to zgodzić, ale pół punkta bym sobie dał. Okej, okay, bo na pewno znacznie niż myśleliśmy. Tak, czyli 2,5 do 3. A tak poza tym to myślałam o dodatkowej rundzie z projektami ekipy. Okej, okay, let's go. Okej, okay, te ostatnie lody wyszły nam o wiele lepiej. Jest progres. Jest progres i jak gdyby widzę, że ten patent jest w tym, że trzeba je trochę zmrozić. Tak, niestety trzeba dawać to do zamrażarki jeszcze. No. Ale pamiętam jak pytałaś mnie wczoraj, że czy tam wkładać to trzeba, czy to długo trwa. Ja tak, nie wkładasz, a drodze jakby rolujesz jazda. A potem są takie gluty. No. Ale widać, że nawet glutę można zmienić, więc w takim razie spróbujmy praliny ekipy. Ja próbowałem. Ja się ich boję. A najbardziej się boję tej wędzonki. Kolor to jest chyba różowy. Różowy. To jest po prostu najgorsze, co może być. Czy robimy tak, że losujemy z każdego koloru po jednym? No. Dobra. O, wypadła. Okej, okay, wypadła. Jedna wypadła. Ale bardzo mocno pachną i ja czuję truskawkę. Ja poczułem wędzonkę. I już wiem, z którego miejsca nie brać. Poczułem totalnie taki boczek. Dobra, to wybieramy. Ja wybieram załóżmy to zielone. Jak najdalej jest tam, to widzę. No to ja to. Z tym pomarańczowym to jest tak, że masz albo orzech, albo słone. A orzech też jest słony, więc dla mnie to w sumie bez różnicy. No tak. Czekaj, brakuje mi zielonego. Okej. Okay. I'm scared. Który próbujemy pierwszy? Nie wąchaj! A, masz wędzonkę! A czemu nie wąchaj? No tak, ale może one się zmieszały i to z innej śmierdzi. Który pierwszy? Zielony. Zielony, dobra. Czyli to jest co? Bazylia. Bazylia albo guma balonowa. Tak. Guma balonowa, please, let's go. Srebra. Guma balonowa. Guma balonowa. Dobra. Dobra. Najgorsze na koniec. No właśnie, ja widzę. Ej, nice, fajne. Tu co jest? A, rachidowe albo słone. Słony. O, słony jest słony. Ja chyba też słony. Ale nie jest zły, tylko słony. Tak, jest trochę jak słona czekolada, w sensie czekolada z solą, ale tutaj jest tej soli więcej. Tak, ale jest to takie, że da się zjeść normalnie i się nie, jakby nie wykręca. Nie jest to najprzyjemniejsze, ale
Ja cię mam. Nie pół. Nie lubię tej wędzonki. Próbowałem to i to jest złe. Truskawka. No, ale dobre. Wow. Byłam pewna, że będzie. Ja też. Te papierki śmierdzą. Bo było zaskakujące. Dobra, mieliśmy tylko jeden zły. No, i to ten słony, który nie jest aż tak zły. Weźmy jeszcze po jednym różowym. Dobra. Wybrałem ci. Okej. Okay. Mam nadzieję, że wybrałem ci wędzonkę, błagam. Truskawka. Nie, masz. Zjedz. No weź, proszę. Na pół, na pół, na dobra. Pół. Dobra. Masz mleko? Zjadłeś to? No ta, o, trzymasz na po... Wiem o co chodzi, ale ja kiedyś, dawno temu, testowałam ze... Jadłaś boczek z czekoladą? Testowałam ze stew wszystko o smaku bekonu. I tam były na przykład miętówki o smaku bekonu. I nie rusza mnie to. W sensie tak jakby dziwne, ale nie to, że to jest jakieś takie... Nie, jest że... niedobre. Ja bym spokojnie zjadła. Wygrałam. Fajnie, nie było to wyjście. Brawo! Dzięki za wspólne nagranie. Nie, 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 fajnie. Jak nie znacie jeszcze Dominika jakimś cudem, to koniecznie wbijecie do niego na kanał. Proszę. Bo ma YouTube'a, ma TikToka, ma Instagrama, wszystko co chcecie. Mam to. On to ma i Aga ma to. Aga ma to. Aga ma to. Więc dzięki piękne za oglądanie i widzimy się niedługo. Pa, pa, pa. Dużo łapek w górę.